Mój Boże, kochani, jesteśmy tutaj z powodu Ewangelii. Głosimy wam ratunek. Możesz zostać się uratowany przez uwierzenie w to, że Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie twoje grzechy w to zmartwych. To jest dobra nowina. Nie zbawi cię żaden twój uczynek. Nie zbawi cię religia. Nie zbawią cię sakramenty. Ja robiłem wszystkie te rzeczy, które mnie nauczono w Kościele katolickim, ale tak naprawdę nic mi to nie dało. Nic mi to nie dało do życia. W żaden sposób mnie to nie ratowało. Jak byłem nieszczęśliwy w małżeństwie, urodziła mi się później chora córka i zacząłem realnie szukać Boga. Zacząłem do Niego wołać i zacząłem czytać Biblię. Stwierdziłem, że żyję tutaj raz na tej ziemi, więc dobrze jest znać Biblię i chciałem się też dowiedzieć, jakie są zasady, jakie rządzą tym wszechświatem. I tam się dowiedziałem, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy na krzyżu Golgoty swoją krwią świętą, że nie zgrzeszył w żaden sposób. A ja tyle grzechów popełniłem. W zasadzie myślałem, że jakoś tam będzie po śmierci, gdzieś tam trafię, bo wierzyłem w czyściec i w reinkarnację później, ale się okazuje, że jednego i drugiego nie ma. Jest niebo i piekło. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, pójdzie do nieba. To jest proste. Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Możecie się uwierzyć. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Jak mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy werset. Więc dzisiaj możesz uwierzyć w Jezusa. Nie w obrazek, nie w sakrament, bo tam go nie ma, ale w Jezusa, który jest prawdą, drogą i życiem. On jest prawdziwym Bogiem. Bóg wszedł na ziemię 2000 lat temu jako Jezus Chrystus. Tam się urodził, tam uzdrawiał chorych w Jerozolimie, w Izraelu. Tam wyganiał demony, tam wskrzeszał z martwych i tam został ukrzyżowany. I później wstał z martwych, a następnie powiedział, że i zesłał swojego świętego ducha. Znaczy, poszedł do nieba i później wszedł święty duch. Ten sam duch, który w nim mieszkał. I teraz każdy, kto uwierzy w tego Jezusa, ten duch święty w nim zamieszka. Będziesz miał kontakt z Bogiem. Duch Święty to nie gołąb. Bóg jest prawdziwy. I możesz z Nim dzisiaj mieć relację. Możesz z Nim być dzisiaj pojednany. Wystarczy, że uwierzysz w Jezusa. A Jezus jest życiem. On powołuje do życia. Bo jesteś się martwy duchowo i potrzebujesz tak naprawdę na nowo się narodzić, tak zwane. To jest takie określenie, to jest taka doktryna. Musisz ożywić swojego ducha i to jest tylko możliwe przez pojednanie się z Jezusem, bo Jezus jest jedyną drogą do Boga. A jeśli tego nie zrobisz, to spędzisz wieczność w piekle. Spędzisz w oddzieleniu wieczność. I stamtąd już nie ma wyjścia. Tam już nie zawrócisz. Tam już nie będziesz mógł wybrać Jezusa. Dzisiaj jeszcze jest czas, żebyś mógł spokutować ze swojego życia grzesznego. I żebyś mógł pojednać się z Bogiem. I żebyś mógł spędzić z Nim wieczność. I żebyś mógł stać się święty tak naprawdę. Bo Bóg powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty. I ja dzisiaj jestem święty, bo wybrałem tego Boga. Wybrałem tego Boga i idę do nieba po śmierci. Bo Bóg jest dobry. On wziął wszystkie moje grzechy na krzyż. Wszystkie patologie. Wziął wszystkie lęki. A lęk to też grzech. Dzisiaj się nie boję i idę do nieba. I Tobie głoszę dobrą nowinę, żebyś mógł też poznać Boga. Prawdziwego. Bo nie chodzi tutaj o religię, ale nie o religię tutaj chodzi, ale o pojednanie się z Bogiem. Bóg nie ma nic wspólnego z religią. Bóg chce Twojej wolności. Jest napisane w liście do Tymoteusza, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy, to znaczy każdy Ty, który mnie słyszysz. To jest do Ciebie. A więc wybierz to życie, którym jest Jezus. Amen.